Uprośćmy takie wyrażenie. Trzy pierwiastki z 200x do trzeciej. Zacznijmy od rozłożenia na czynniki pierwsze 200. 200 to inaczej 2 razy 100. 100 jest kwadratem liczby całkowitej, to jest 10 razy 10. Napiszmy. To są 3 pierwiastki. Zamiast 200 napiszemy, że to jest 2 razy 100. X do trzeciej można zapisać jako x kwadrat razy x. W takim razie zamiast 200 napisaliśmy 2 razy 100. Zamiast x do trzeciej napisaliśmy, że to jest x kwadrat razy x. Wszędzie tutaj mamy mnożenie, więc możemy rozbić cały pierwiastek na iloczyn pierwiastków. 3 przepisujemy, to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek ze 100 razy pierwiastek z x kwadrat razy pierwiastek z x. Niektóre z tych pierwiastków są proste do wyliczenia. Na początku przepisujemy po prostu 3. Prosty do wyliczenia będzie ten pierwiastek. Pierwiastek ze 100 to inaczej 10. Czyli napiszmy 3 razy 10. Pierwiastek z x kwadrat. Ile będzie wynosił pierwiastek z x kwadrat? To będzie po prostu x. Pierwiastek z x kwadrat to po prostu x. Zostają nam dwa pierwiastki. Pierwiastek z 2 i pierwiastek z x, których nie wyliczymy, zatem możemy po prostu je przepisać. Możemy również to zrobić pod jednym pierwiastkiem. Uprośćmy to do końca. 3 razy 10x to inaczej 30x. Pierwiastek zostaje pierwiastków z 2x. Uprościliśmy tyle, ile mogliśmy.